Bobrzyca Bożena i powódź w Poziomkowym Lesie. Okropne! W Poziomkowym Lesie od dawna nie było tak złej pogody westchnęła ze smutkiem Bobrzyca Bożena. Od dwóch tygodni niebo było zakryte przez burzowe chmury, deszcz nie przestawał padać, a Ziemia robiła się coraz bardziej błotnista. Czegoś takiego jeszcze nie widziałam. Lata temu, Bobrzyca zbudowała tu swój dom, żerem z roślin, mułu i gałęzi drzew. Bardzo kochała swoją chatkę, zwłaszcza wschody słońca budzące ją co rano, a także szumiącą rzekę tulącą ją do snu. Od kiedy mocno pada deszcz, codziennie wstaję i zasypiam przy głośnych dźwiękach spadających kropli. W ogóle nie mogę się wyspać! Mruknęła zasmucona Bobrzyca. Nic nie zapowiadało jednak, że pewnego dnia obudzi ją. Kap, kap, kap. Pierwsze zimne krople spadły na nosek Bożeny. Kap, kap, kap. Kolejne krople wody spadały na jej futro. Kap, 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 kap. Co się dzieje? Krople spadały coraz szybciej, zamieniając się najpierw w mały strumyczek, a po chwili w wiele strumyczków, wpadających do domku Bożeny, drzwiami i oknami. O nie, zalewa moją chatkę. Poziom wody w rzece podniósł się tak szybko, że woda przedostała się do chatki. Nurt niszczył domek Bobrzycy, porywając gałęzie i rośliny z żeremia. W dodatku woda przemoczyła jej całe zapasy jedzenia na zimę. Powódź, to powódź w poziomkowym lesie, krzyknęła przestraszona Bobrzyca. Zanurzona po grzbiet w wodzie, próbowała ocalić swój domek i swoje rzeczy. Niestety, jej trud poszedł na marne, ponieważ poziom wody bardzo szybko się podnosił. Pomocy, pomocy! Niech nam ktoś pomoże, usłyszała Bobrzyca Bożena i wyjeżdżała przez okno. O nie! To wiewiórka wiola i rodzina żuków. Przez powódź utknęli na drzewie. W tym samym czasie, jakby znikąd, przy oknie bobrzycy pojawił się wróbel Wojtek. Bożenko, musisz opuścić swój dom! Tu jest niebezpiecznie! A w dodatku część zwierząt nie umie ani latać ani pływać! Bez naszej pomocy nie przetrwają powodzi! Widząc, że lada moment cała jej chatka zostanie porwana przez nurty rzeki, serce Bożeny ścisnęło z żalu. Choć trudno było się jej pogodzić ze stratą, wiedziała, że muszą uciekać. Nie ma na co czekać. Zabierz ze sobą rodzinę Żuków, a ja wezmę na grzbiet wiewiórkę Wiolę. Bobrzyca i Wróbel pomogli swoim sąsiadom, po czym ruszyli w poszukiwaniu bezpiecznego miejsca, z dala od powodzi. Ucieczka była niebezpieczna i trwała bardzo długo. Rwące nurty rzeki i pływające w niej kawałki domów, dobytek zwierząt i śmieci bardzo utrudniały podróż. Jednak w pewnym momencie wróbel Wojtek krzyknął. Widzę leśniczówkę na skraju lasu. Tam trafiają zwierzęta, które nie mogą żyć w naturze przez katastrofy lub działania człowieka. Możemy się tam schronić. Mieszkańcy i mieszkanki poziomkowego lasu w końcu doczłapali się na miejsce. O raju, jak tu dużo zwierząt z okolicy! Uff, strasznie zmęczyła mnie ta podróż. Bardzo potrzebuję odpoczynku. Nie tylko Bożena ledwo trzymała się na łapkach. Wojtkowi też skrzydła opadały ze zmęczenia. Wszyscy wyglądali na bardzo wycieńczonych drogą, którą musieli przebyć. Bożena usiadła, aby odpocząć, a wtedy niespodziewanie Cześć. Pierwszy raz tutaj? Nazywam się Bogdan. Do Bobrzycy Bożeny przysiadł się inny bubr, miał złamaną łapkę. Widząc, że Bobrzyca Bożena jest smutna, uśmiechnął się do niej ciepło. Szybko polubili swoje towarzystwo i rozmawiali ze sobą przez wiele godzin, czekając, aż minie powódź w poziomkowym lesie. Jak trafiłeś do leśniczówki? Mieszkałem w świerkowym lesie. I regularnie jednak przeganiali mnie rolnicy z okolicznej wsi, którzy bardzo nie lubią bobrów i psują nam żeremia. Tym razem postanowili wybudować tamę w miejscu mojego domku. Mieszkam w leśniczówce już od trzech miesięcy. To straszne. Słyszałam wiele opowieści o ludziach niszczących lasy, jednak nigdy nie spotkałam kogoś, kto musiał to przeżyć na własnym futerku. Niestety, w trakcie ucieczki złamałem przednią łapkę i już nie jestem w stanie sam postawić nowego żeremia. U nas nie ma ludzi, a powódź minie. Jeśli nie masz się gdzie podziać, możemy wspólnie zbudować nowe żeremie. I tak rozpoczęła się znajomość, którą bóbr Bogdan i bobrzyca Bożena bardzo sobie cenili. Dużo czasu minęło, nim powódź się skończyła. Pewnego dnia jednak wróbel Wojtek poleciał rozejrzeć się po okolicy, a gdy wrócił, powiedział: Powódź dobiegła końca, możemy wracać do naszych dziupli, żeremi i norek. Nie wszystkie zwierzęta wróciły jednak do poziomkowego lasu. Część wyruszyła dalej w poszukiwaniu bezpiecznego schronienia. Inne z kolei, jak Bubr Bogdan, właśnie w poziomkowym lesie odnalazły swój nowy dom. No to teraz musimy zacząć naprawiać szkody. Sprzątać, suszyć trawę, budować nowe chatki dużo pracy jeszcze przed nami. Skorzystajmy z pomocy zwierząt z innych lasów. Musimy odbudować nie tylko to, co straciliśmy, ale także zrobić to tak, by nasz dom był bezpieczny i w przyszłości przygotowany na powodzie czy inne katastrofy. Niektóre zwierzęta wiele straciły, ale też wiele zyskały. Na miejscu starego domu Bożeny powstało nowe Żeremie. Nie było tak piękne i wielkie jak poprzednie, ale Bożena cieszyła się, że nie będzie w nim sama. Zamieszkali wspólnie z Bobrem Bogdanem i od tej pory razem mierzyli się z wyzwaniami, które spotykały ich w poziomkowym lesie.